Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, nawet teraz jak sobie powtórka leci, to ja szybko rzucę okiem na YouTube, ponieważ zwróciliście uwagę moją na fakt, że już niedługo będzie setny odcinek ZPA. No, czyli wypadałoby zrobić coś niesamowitego. Teraz pokazuję, ten odcinek będzie 99. No, więc jeśli ktoś ma pomysł, jakąś bitwę naprawdę bardzo, bardzo dobrą, jakąś niesamowicie wyciąganą, jakąś naprawdę z może na przykład damage'em, może 10 tysięcy się trafi, to piszcie do mnie, naprawdę dajcie znać konkretnie, bo no, jakiś jubileusz warto by zrobić. No chyba, że na przykład może w czasie streamu mi się coś trafi niesamowitego, no nie wiem, także tylko mówię, tak? Jeszcze jeden odcinek do jubileuszowego 100. Jeśli nie będzie nic w setnym odcinku takiego wyjątkowego, to przepraszam, ale też nie będę specjalnie świętować. Strzał w tę dziesiątkę bardzo ładnie z wyprzedzeniem i wchodzi. Także pierwszy strzał za darmo mamy trafiony. To, o czym nie powiedziałem, bo skupiłem się na fakcie setnego odcinka, to to, że dzisiaj gramy z Sakulem z klanu AC na F-fale 3805. Postanowiłem tę bitwę pokazać, ponieważ mimo, że jej przebieg nie będzie może jakoś taki no, absolutnie niesamowity, jakiego bym oczekiwał chociażby po setnym odcinku, to F-38005 jest tutaj bohaterem, który uważam jest wart wzmianki, ponieważ jest to arta w dużym stopniu niedoceniana i przez wielu osób traktowana jako arta zła bądź słaba na równi z FVM207. A moim zdaniem zarówno 8 tier brytyjski, jak i 9 są naprawdę bardzo fajnymi artami. Zwróćcie uwagę, tutaj strzał w T30. Pocelowanie gdzieś tam splashem nie wchodzi, ale i tak ładnie za 573. Arta ta, zwróćcie uwagę na widełki, ma naprawdę szerokie, szerokie widełki strzału. Alfę ma 1750. Do tego reload około 46 sekund. Tutaj pokazuje nam mod. Także no, nie przepraszam, to matko, co ja plotę. To jest licznik tego, pestek, a reload mamy 35 sekund, pardon. 35 sekund, tak naprawdę no całkiem przyjemnie. No i też w miarę jest celna. Celowanie na WTK 9 tieru. Bardzo wdzięczny cel dla artylerii. Arta lubi te glas kanone wszystkie. Z ładnym wyprzedzeniem. Długo ta pestka leci, ale bardzo ładnie trafia w miękkie, wchodzi za 1585, także już mamy troszkę po asyście, bo tamten T30 również był trafiony tak, że mu zerwało gąski, więc nasi mogli go ładnie postukać, plus jeszcze oczywiście strzał w ciemno w tę dziesiątkę. Ciekawostką tutaj zauważyłem, którą zauważyłem tutaj w tej bitwie, jest fakt, że Sakul gra na dość dużym przybliżeniu. Niektórzy grają na koszmarnie dużym odzoomie. Ja gram szczerze mówiąc on ataki, w takim standardowym, czasami po prostu troszkę przybliżę, ale Sakul naprawdę gra na dużym przybliżeniu i szczerze mówiąc moim zdaniem jest to, przynajmniej w moim odczuciu, trochę niewygodne, ponieważ nie daje takiego większego obrazka, nie daje na przykład tutaj w tej sytuacji możliwości spojrzenia tak szerzej na mapę i na drogę czołgu. No ale Sakulowi idzie dobrze, z wyprzedzeniem również, zobaczcie, tutaj próba strzału poleciała i piękne trafienie w przelocie, dokładnie gdzieś tam weszło po dachu wieży za 677. Ale zwróćcie uwagę teraz, co się dzieje. Nasi odpuścili albo zginęli po tej stronie. Jest ich cała chmara tutaj, więc artylerie bardzo mądrze się zwijają stąd. Tutaj walczy nasz chyba TVP. A nie, przepraszam, on jest tutaj. Coś tam walczy na środku. Jest w tym momencie po prostu zjadane, a to była WZ-ka 111 na 1,4. Więc została po prostu ta WZ-ka teraz spacyfikowana, ale zrobiło się 7-5 i przeciwnicy mamy dużo medów, wszystkie są przy kapie, gdzieś tam jeszcze jak pancer, jak tiger osłaniają od strony tego przejazdu na skos mapy, takiego koryta można powiedzieć, więc no pewnie zapytacie, co w tej bitwie na razie było emocjonującego. Zrobił 2800 Sakul plus tam jeszcze strzał w ciemno. Przeciwnicy naprawdę są w mniejszości, mają mniej HP-ków. Czołgi im poobijaliśmy. No ale zobaczycie, naprawdę zobaczycie, co się będzie w tej bitwie działo, bo ona będzie miała bardzo dziwny przebieg. I tutaj niestety mogę zdradzić już na tak w połowie mniej więcej tej powtórki, że niestety na niekorzyść Sakula, ale nie mówię jeszcze dokładnie, jaka to będzie niekorzyść. Niemniej troszkę się, no to będzie bitwa
bitwa, które pokazuje, znaczy takie bitwy się zdarzają i pokazuje wtedy, kiedy przeciwnicy robią tego typu błędy, a tutaj to nasza drużyna niestety popełni taki błąd, ale dobrze, na razie powolutku. Mamy 8-6, nasi są na kapie, więc w tym momencie można by uznać, no przecież ewentualnie do tego kapa swojego to się wróci, może WZK 132, ale zobaczcie, mamy tam Batchata pilnującego dojazdu do kapa, Skodę TVP, albo TVP T50 na 51, gdzieś tam Centurion w odwodzie, jak Tiger będzie, przepraszam, jak Panzer broni bazy, jak Tiger też tam gdzieś broni dojazdu do kapa przeciwników, no teraz jakiś chyba dekap albo zjechał, no i zobaczcie, pojawia się IS-7, pojawił się w okolicach kapa, również Centurion, próba strzału gdzieś tam na blindzie i dobra decyzja o tym, żeby podjechać sobie bliżej, troszkę przyspieszę. Zwróćcie uwagę teraz, co się dzieje. Nasza jedna arta uciekła, Wutek pilnuje bazy, druga arta również się przemieszcza, jak Panzer się świeci, ale tylko za 43 dostał. No i teraz zobaczcie, co się będzie działo. Mamy tylu przy kapie, ale żadnego na kapie. Wszyscy teraz przeszli do takiej... No naprawdę robi się sytuacja ciekawa, ponieważ robi się tak jakby troszkę a la CW, czyli przeciwnik broni, znaczy my bronimy kapa przeciwnika, tak to można powiedzieć. Niestety Batchat ginie w tym momencie. Centurion się na szczęście nie bardzo rusza, więc mamy na niego spokojny przestrzał i poleciało w ciemno i niestety chyba, aż tak śmiesznie, bo on uciekł, pestka nie weszła, ale chyba go trafiła tym splashem, który pokazał się, no ułamek sekundy, czyli był ułamek sekundy przed pokazaniem się tego Centuriona na widoku. No i teraz tak, tutaj Conqueror walczy z Wutekiem, można mu pomóc, znowu troszkę przyspieszę, 8-7, nasza arta nie trafia, Conqueror w tym pojedynku, no my na szczęście tam próbujemy pomagać, Wutek nie jest osamotniony, czy podjedzie, jednak teraz zobaczcie, poleciała pestka i naprawdę dużo szczęścia, bo myślał Sakul, że ten Conqueror podjedzie bliżej i wyżej, stąd ten strzał trochę mierzony bliżej, a okazało się, że on się zatrzymał, ale teraz jednak Serp poniósł pestkę i trafił do Conquerora idealnie. 9-8, nasza baza opanowana, obroniona, tylko że niestety zobaczcie, jak Panzer, który stał przecież obok nas w tym miejscu, z 2200 punktów zdrowia został wystukany i po prostu nam się poskładał. Na liczniku 3407 punktów uszkodzeń. Tutaj jakiś wrak tego, jak pancera leży, to chyba nawet nasz jest. Co on tutaj robił, po prostu nie mam pojęcia. Był obok nas, znalazł się tam. Nie wiem, jak mu się to udało. Teraz ginie nasza WZ-ka. Zrobiło się 9-9 i naprawdę sytuacja robi się bardzo dziwna, ponieważ mieliśmy tyle czołgów przy kapie, żaden nie kapował. Do tego jeszcze nasi, zamiast jakoś agresywnie spod tego kapa wyjechać, to nagle są zepchnięci do obrony. Na szczęście Centurion kończy WZ-kę, a TVP kończy Centuriona. Zrobiło się 11-9, więc można by uznać, no w tej chwili ta bitwa już się uspokaja. Jedzie E5, odbija się od niej Wutek, na szczęście ona wyjeżdża dokładnie pod nas, więc teraz można sobie na spokojnie pocelować i trafić i jedzie sobie, arta nie trafia, znowu próba wyprzedzenia i poleciała pestka i bęk, bardzo ładnie weszło, naprawdę ładne strzał z wyprzedzeniem, dostał chyba za około 600, ta piątka wciąż jedzie, kończy WTK, jak on to zrobił, po prostu, że on zginął, niby tak dobrze ukryty, to nie wiem, ale na szczęście Bad Arta go trafia i wykończona, więc ponownie baza obroniona, na szczęście udało z pomocą WTK i zobaczcie, 12-10, Centurion, TVP, dwie artylerie i jak Tiger przeciwko ISowi 7, Centurionowi i jednej artylerii, no spokojnie powinniśmy naprawdę wygrać, przeciwnicy mają około 1000 punktów, tu zrobimy, mamy 3400. E5 pisze fuck you all artists on the game. No i oczywiście Sakul bardzo ładnie mu odpowiada, że również cię kochamy, z wyrażami szacunku artylerię. I naprawdę teraz się robi troszkę nam dziwnie w tej bitwie, ponieważ no, to jest to, o czym mówiłem. Tutaj pisze TVP, że arty idiot. Nie wiem, dlaczego tak twierdzi, jeśli nie bardzo mają artylerię w co strzelać. I tak już stoją w dziwnym miejscu. Nawet łącznie z tym, że Batchat stoi na tej półeczce A8, gdzie się często medy obijają po wieżach. No i tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co dalej można zrobić. Nasi na tym kapie nie bardzo się kwapią do zdobycia bazy. Pisze E5 End Poland Bastard. Oczywiście tutaj odniesienie do flagi polskiej. Pozdrawiamy gracza z czeskiego, który jak zwykle pokazuje, że... No dobra, ja...
znacie mniej więcej mój stosunek do Czechów i Niemców w tej grze. Ten akurat się wyjątkowo wyróżnia, ponieważ ogarnia mniej więcej, gdzie jest przód, a gdzie tył czołgu, ale wciąż ma problem z Polakami i że po prostu zagrał tak, że pojechał sobie jolo przez środek tylko po to, żeby zabić WTK, zamiast tak jak IS-7 chociażby bronić bazy. Bardzo ładnie Batchat kończy ISA-7 i mamy stan 13 do w tym momencie 11, bo niestety zobaczcie, TVP, mimo że miało 700 punktów zdrowia, 717 punktów zdrowia, dał się zeszmacić, po prostu inaczej tego ująć nie można. Gościu, gdzie on stał? Tutaj jest wróg WZ-ki, to jest wróg Batchata, nie mam pojęcia po prostu, tutaj stał, też bardzo mądrze, dał się zaświecić chyba ISowi siódmemu, ślepy IS-7, a nie, albo IS przed śmiercią, albo Centurion, dał radę zaświecić tego TVP. Centurion teraz, zwróćcie uwagę, co robi, objeżdża całą mapę, jak Tiger jest przy całym kapie, to też jest ciekawostka, stoi bardzo blisko nas w tym dołku, prawie full HP, no teraz już po buffie ma 2100, więc w sumie tylko połowę, już wcześniej miał 1800, stoi za krzakiem i zobaczcie, on broni kapa przeciwnika. Przecież teraz, gdyby Centurion sobie spokojnie pojechał do naszej bazy razem z artylerią, a jest to M53, to spokojnie by nas skapowali i oprócz tego centka, który tam jest, nikt nie miałby absolutnie żadnych szans, żeby tego centka i artylerię ubić i bazę obronić. Ten TVP pisze kap, no mądra decyzja o tym, zostało mało czasu, na szczęście jak Tiger zmądrzał, jedzie do tego kapa i stara się zająć bazę, oczywiście zdradza w tym momencie swoją pozycję, no ale baza będzie w końcu przejmowana. Centurion jest na 135 punktach zdrowia, naprawdę bardzo, bardzo niewiele i artyleria niszczy naszego Centuriona, nie wiem jak to się stało po prostu, jak gościu był tak przygotowany, gdzie widział, przecież ja na miejscu tej artylerii bym spokojnie patrzył, nawet stojąc stąd, tutaj to bym pewnie patrzył na kap. A ten centek po prostu się zaświecił tutaj i został od razu praktycznie przez arty zbity i zrobiło się 13 do 12. Cały manewr centka po prostu niestety, ale się nie opłacił w żadnym stopniu. Więcej chyba by gościu zrobił dobrego, gdyby po prostu stanął na kapie i pomógł temu jak Tigerowi. Jak Tiger faktycznie stoi na kapie, blisko niestety tego wylotu, to jest trochę zły pomysł, ponieważ niby osłonięty jest tutaj od ognia przeciwnika bezpośrednio, no ale z drugiej strony może być szybciej wyspotowany niż gdyby stał trochę bardziej z tyłu. Do końca bitwy 2,5 minuty, nawet troszkę mniej. Bad Arta coś tam też robi, znowu objazd, lekko przyspieszę ponownie. Jeszcze właśnie ciekawe, tak a propos tej samej artylerii, 5,05 zasięg odłamków na zwykłym burzaku i 7,32 na burzaku premium. Także też, gdyby ktoś jeszcze ewentualnie pytał o możliwości tej artylerii, jak widzicie również można nią w miarę pojeździć, bo też dało się przejechać kawałek mapy bez zbędnej straty i zobaczcie, na minutę 52 przed końcem bitwy, jak Tiger zjechał z tego kapa i dostał od razu bułę na dzień dobry za 881. Nie mam bladego pojęcia, co on zrobił, chyba po prostu był wyspotowany i chcąc uciekać przed spotem i ewentualnym trafieniem po prostu uciekł, niby wydawało mu się w jedyne słuszne miejsce do skałek, ale za to od razu zarobił bułę za ponad 800. Jak ten Centurion go zaświecił, jakim cudem sam nie był zaświecony, nie wiem. Tutaj ryzykowny strzał Sakula chyba tak chciał pokarać, tak trochę nastraszyć tego jak Tigera tym strzałem, no ale to się troszkę może nie opłacać, bo teraz świeci się Centurion, a niestety nie ma kto go trafić, bo Arta gra pod spota, a Sakul ładuje. I w tym momencie M53 kończy jak Tigera. Ciekawostka. Centek walczy z batartylerią, a mimo wszystko i tak ginie jak Tiger. Jak on to zrobił po prostu, nie wiem, zobaczcie, jest tak gościu tutaj i został zabity. Naprawdę, jak on to wykminił, żeby tak zagrać, po prostu coś dziwnego. No i zobaczcie, bitwa się kończy, Bad Arta bardzo, bardzo przytomnie. Trudno naprawdę spotkać osobę, która byłaby tak przytomna i pomyślała, że jako, że jest jedną z dwóch art, to pojedzie po prostu ją spotować, wykorzystując zalety tego, że naprawdę potrafi ta Arta się poruszać, bo jest to Bad Arta 10 tieru, francuski magazynek z wieżą pełną, więc naprawdę może strzelać i w bok i też trochę pojeździć. No i zobaczcie, zrobiło się 23 sekundy do końca bitwy, Centuriona nie widać, jest na plecach Bad Artylerii, wjeżdża, trafia ją, niestety ucieka, ale na szczęście Sakul już przygotowany, błędu teraz nie popełnia, buła jednak nie, czeka z tym strzałem, czeka do końca i poleciała pestka i dokładnie w celownik podjechał ten Centurion, ale niestety bitwa 3, 2, 1 i koniec, przechodzimy do podsumowania.
Jak sam Sakul napisał, podesłał mi tę powtórkę również z jednego powodu, że nie pamięta, żeby u mnie na kanale w tej serii powtórek artyleryjskich z cyklu ZPA pojawiła się powtórka z masterką na remisie. Taki ciekawy zbieg zdarzeń, splot zdarzeń, że tej bitwy ani nie wygrał, ani nie przegrał, tylko tak zremisował. Ja też, tak jak Sakul napisał w mailu, twierdzę, że remis to porażka obu drużyn, bo po prostu nikt nie wygrywa, a jeśli nie wygrywa, to pewnie przegrywa. Ale mamy masterkę, medal Gora i duży kaliber. Oficjalnie zrobił Sakul 3500 mniej więcej punktów uszkodzeń. Tam było 3500 coś. Tutaj jest, teraz już widać, że zrobił 5902. Strzał w tę dziesiątkę wszedł za, przekonajmy się, za ile tutaj było, no, pokażę się. Halo, Mariolka? No dobra, chyba się nie pokaże jednak. Nie wiem dlaczego tutaj nie chce działać. No dobra, nic. Weszło w tę dziesiątkę, weszło w E5, ale niestety, no tutaj tak, TVP zrobiło 3400, Balchat Arta również bardzo ładnie, 3100, Jagdpanzer 2129, a gdzie ten nieszczęsny? No tak, tutaj jest nasz bohater. Lucky Luke 459, 402 punkty uszkodzeń. Przez całą bitwę, przez prawie 15 minut on oddał dwa strzały i jedyne co zrobił, to dał się po prostu rozwalić w bardzo głupich okolicznościach. Najpierw stał, kampił, nic nie robił, potem stał, wjechał do kapa, potem stał, potem z tego kapa wyjechał i dał się po prostu zabić. U nich naprawdę dobrą bitwę zagrał ten Centurion, do końca walczył tutaj, zobaczcie, po asyście ma 2500, artyleria z kolei 1123, też bardzo ładna asysta, E5 3600, więc zobaczcie, u nich naprawdę kilku graczy, tak jak u nas, zrobiło ponad 3000, więc chłopaki tam mocno próbowali tę bitwę wyciągać. Arta 4600, więc naprawdę też wyniczek ładny, wszystko mu wchodziło praktycznie, szczególnie w tej ostatniej fazie bitwy. No i podsumowanie, jeszcze 11 oddanych strzałów, 5 trafień, 5900 uszkodzeń, 8 wrogów uszkodzonych, 3 zniszczeń i 545 po asyście. Zarobek tutaj bez konta premium wyszło na czysto prawie 24 tysiące, a masterka nam wpadła za 650 punktów doświadczenia plus niecałe 400 bohaterskiego oporu. Sumarycznie dało nam to 1043 expa. I w sumie właśnie za ten bohaterski opór, za ten medal dużego kalibru udało się tę masterkę wbić. Także moi drodzy, to była 99. bitwa ZPA. No i teraz tylko czekać, co ewentualnie będzie w bitwie setnej. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!